Tutaj w połowie czerwca możemy spotkać taką roślinę o tak dosyć ciemnozielonych liściach, takich jak tutaj. Ona ma tak do maksymalnie do 60 cm wysokości. Małe białe kwiatuszki, tutaj niewiele ich jest. O, gdzieś tutaj, o, widzimy. Bardzo, bardzo niepozorne. Proszę Państwa, jest to czartawa pospolita, bylina geofit, która rośnie w takich cienistych lasach wilgotnych. Także tutaj jest tego dosyć dużo. Można ją pomylić z daleka z niecierpkiem, proszę Państwa, drobnokwiatowym. Tutaj niecierpka jest dość sporo w okolicy. I na pierwszy rzut oka z daleka może się wydawać podobno, ale jednak się trochę różni. No zupełnie inne owoce, tak? U niecierpka wiadomo, jak wyglądają, jaki efekt im towarzyszy. Proszę Państwa, a tu o, jeszcze tutaj kwiatuszki. Proszę zobaczyć. Tak właśnie wyglądają. Tutaj jest trochę więcej tych kwiatów. O. Czartawa pospolita. No obok mamy również kuklik, proszę Państwa, pospolity. Ten kuklik to jest wszędzie. Tutaj, żebyśmy nie pomylili, na przykład w takim miejscu, one rosną tuż obok siebie. Jeden z drugim wymieszane, ale to zupełnie inny gatunek. Kuklik, o tutaj owocek kuklika. Proszę Państwa, piękne miejsce, wspaniałe, naprawdę. Jakie tutaj jest światło o tej godzinie. Muszę zobaczyć, takie już ku zachodowi. Ku zachodowi. Bzy czarne w podszycie, proszę Państwa. Tutaj mamy lipę, taką niezbyt dużą. No i wyżej te drzewa wysokie, to dęby. Dęby bezszypułkowe. Po drugiej stronie drogi też mamy tutaj tu jest dużo kuklika, proszę zwrócić uwagę. To wszystko są kuklik pospolity. Tutaj jeszcze jeden gatunek można spotkać. Taki dosyć w tym lasku, gdzie teraz jestem, to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie go widuję. Zaraz zobaczymy, czy jest, bo coś widzę, że go jest mało. Jest go mało, słuchajcie. Tego kuklika jest strasznie za to dużo. Tej czartawy też, no ale są. O tutaj, dobra, jest, ale malutkie. Poziomkówka indyjska, słuchajcie, to. Poziomkówka indyjska, nie, podobna do poziomki, ale owoce poziomkówki są niejadalne praktycznie. Są, nie są trujące, ale są suche takie, wiecie, malutkie, suche. Tutaj jest kwiatuszek, tak? I owoców tu jeszcze nie widzę. O, poziomkówka indyjska. Było tego więcej trochę. Może to się jeszcze rozrośnie. Szanowni Państwo. No, jak będzie więcej, to przyjadę i sfilmuję. Podziwiajmy, słuchajcie, bo jest super pora roku teraz, połowa czerwca, to jest taki chyba najpiękniejszy okres w lecie. Także obserwujmy przyrodę, bardzo się wszystko szybko w przyrodzie zmienia, fenologia. Proszę Państwa, zmiany. Trzeba się spieszyć, bo niektóre gatunki bardzo ładne kwitną szybciutko, potem znikają, następne się pojawiają. Także jeżeli chcemy, to musimy się spieszyć, musimy uważnie tutaj obserwować naturę.